Hej, dzień dobry. Dzisiaj idziemy w dalszą drogę szukać kleryków i pewnie nie dojdziemy tam, bo w poprzednim udało nam się przejść może z 1/3 całej trasy. Po drodze spotkaliśmy kilka osób i zebraliśmy kilka zadań. Cofnij, 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 cofnij. Zaatakował nas ten wstrętny potwór. Ci panowie albowie, co tam stoją tutaj przy tym wiatraku, chcą, żebym poszła i zabiła jakąś dziewuchę i jej trolla. I tak sobie myślę, że najpierw możemy się tym zająć, bo przypuszczam, że dziewucha i jej troll też będą mieli dla nas... też będą mieli coś do powiedzenia na ten temat, a wiem, że sobie z dziewuchą i z jej trollem nie poradzę. Więc... gdzie to jest? Abessa? Bo to już jest jako Abessa. Pokaż mi, to jest na mapie, w którym miejscu. Ojej. Nie szłam tędy? Zajdziemy tam. Co mi szkodzi? I tak nie liczę. Patrzcie, patrzcie, bo droga do kleryków to jest łodzieś tutaj. Mi się zaznaczał znacznik, więc... nie wiem, może to jest ten hort? To wygląda jak jakieś zabudowania, ale... ale jesteśmy już w 20 którymś odcinku i wypadałoby do którejś frakcji dołączyć. A nie tak wiecznie... bez przynależności. Chyba, że liczymy tych albów, do których należał pan Jax. No to jest to miejsce, gdzie ja byłam. Ja bym chciała z tą dziewuchą porozmawiać. Oho! Ohoho! Będziemy bogaci! Pan troll mnie nie zje, prawda? O, masz ognisko, co mnie akurat całkiem cieszy. Smażone mięso. Pancerz. Ale wykorzystuje to... wykorzystuje to... eliksir uzdrawiający, a na to sobie pozwolić nie mogę. Applejack. Ty, zrób to. Zdrowie plus 50. Okej. Czego chcesz? Jeśli chcesz mnie zwerbować, to daruj sobie. Nie jestem zainteresowana żadną z frakcji. Nie należę do żadnej z frakcji. Do prawdy? I lepiej by tak zostało. Czemu? Prawa, wojny, głupota. To jedyne, co od nich dostaniesz. Dlatego my żyjemy tutaj. Z daleka od frakcji, reguł i zarządzających. Zostaliśmy we dwoje. Ja i moja kruszynka. Duża ta kruszynka. Jaka kruszynka? Kruszynka to pewnie złe słowo. Mój przyjacielski olbrzym do kruszynek nie należy. Skoro nie należysz do żadnej z frakcji, dlaczego nosisz strój berserków? To tylko ubranie. Z tego samego powodu, co ty nosisz strój pani tu. Kuźwa. Chcesz nowe ubranie? Nie, dziękuję. Wystarczy mi to, które mam. Troll, który biega po okolicy, jest twój? Własność? Nie. Należymy do siebie nawzajem.
Jesteśmy jedną duszą, jednym umysłem. Ona jest Arwa, a nie Avra, przepraszam. Oswoiłaś trolla? Nie, nie oswoiłam. Kruszyna i ja jesteśmy przyjaciółmi. Podejrzewam, że przyczyną jego zachowania i naszej przyjaźni jest okoliczny Eleks. Ale pewności nie mam. Bez względu na to, co to jest, to działa na nas obie. Ja się boję tego trolla. Eleks nas połączy. Sposób, w jaki się komunikujemy, znacznie przewyższa wszelkie formy komunikacji werbalnej. Zupełnie jak para kochanków, którzy znają swoje potrzeby. Nie ma w tym jednak nienaturalnego połączenia, jakie wytwarza się pomiędzy albami i ich mutantami. By móc się z nim komunikować, nie musiałam wszczepiać mu nic pod skórę. Nie potrzebujemy takich gadżetów. Dlaczego mieszkasz na tym odludziu i to z trolem? Nie mieszkam tu. Mój dom jest jeszcze dalej. Mieszkałam tam z dwójką moich najbliższych przyjaciół. Ale to było w innym życiu. Masz na myśli dom, do którego wprowadzili się separatyści? Ci przeklęci albowie niszczą wszystko, co napotkają na swej drodze. Wszystko było dobrze. Zaczęliśmy nowe życie. I wtedy pojawili się albowie. Zaatakowali Kruszynkę i zranili go. Kiedy to zobaczyłam, wybiegłam, by mu pomóc. Zdołaliśmy odeprzeć ich atak. Kiedy ich przegoniliśmy, najwyraźniej postanowili wyżyć się na moich przyjaciołach. Teraz zostałam sama z Kruszynką. Wszystko mu zawdzięczam. Ale nie mogę ochronić go przed albami. Myślałam, że ona będzie chciała. Jesteś mi nic winien. Jednak gdybyś przegonił stąd albów, byłabym wdzięczna. Tak myślałam, że drugą opcją będzie po prostu pozbycie się tamtych, tylko ja nie jestem pewna, czy ja sobie z nimi poradzę. Gdzie mieszkałaś? Widzisz tę podwójną wieżę na północnym zachodzie? W tamtej okolicy są nieduże ruiny starego świata. Wiem, gdzie mieszkałaś, ale dopytam. To tam mieszkaliśmy. To powiedziałam. A co do twojego przyjaciela? Tak? Powiedziałaś, że jest ranny. Tak. Albowie chcieli go zabić. Skąd to pytanie? Możesz mu pomóc? Jak w ogóle można uzdrowić trolla? Gigantoliść może wyleczyć jego rany. Ale musiałabym go znaleźć. Chyba mam takie coś. Nie mogę się tym zająć, bo nie chcę go zostawiać. Boję się, że ten alb jednak wróci. Byłabym ci wdzięczna, gdybyś poszukał dla mnie tego zioła. Pomogę ci wyleczyć trolla. Ile gigantoliści potrzebujesz? Potrzebuję przynajmniej 8 roślin. A mam nadzieję, że tyle ile wystarczy, to ja nie wiem, czy mam trzeciego rany. Gigantoliść uleczy też wszystkie wewnętrzne obrażenia. Przynajmniej tak mówią. Więc gdzie znajdę gigantoliść? To rzadka roślina. No, ile ja ich mogę mieć? Kilka. Rośnie wzdłuż rzeki, na zachód stąd. Zacznij przy moście na lewo i idź wzdłuż rzeki. Tam powinno ci się udać natrafić na te roślinę. Zajmę się albami, którzy ci grożą. Widać, że dobrzy tak, ludzie jeszcze są na tak średnio się nimi zajmiemy. Spróbuję. Straciłam nadzieję. Może się uda ich przegonić albo zabić. Oni są naprawdę niebezpieczni. Zaraz poszukamy tego gigantoliścia. Najpierw. To się wydaje najprostsze, co można w tym momencie zrobić. Ile ja ich mam? Roślinek. Trzynaście mam ich.
są jakieś inne? Te, co ona chce? Message coming in, Commander. Chyba tak. Chyba te, co ja mam, nie będą pasować. Panie troll, bardzo mały pan nasz toporek. Pamiętam, jak poszłam sobie po zioła dla Borna w jednym z początkowych odcinków, to łaziło sobie przy tych ziołach takie coś duże, skrzydlate i agresywne. Ciekawe, czy w tym przypadku będzie podobnie. Już teraz mam Reja, którego mogę wysłać jako tanka. Czekaj, no bo tu były te raptory. Aj. Zamiast iść do przodu, do tych kleryków, to się wracam tą samą drogą, którą szłam w poprzednim odcinku. Ale sami rozumiecie, że eksploracja tego świata sprawia mi przyjemność. Jest bardzo satysfakcjonująca, bo gdzie nie wlezie się, to się coś znajdzie. Plus do tego, jak lubię w sumie znaczniki wszelkiej maści na mapie, bo zwykle nie chce mi się szukać. A jak mam coś zaznaczone od razu, to wiem, gdzie mam iść i co robić. Tak, w tym przypadku całkiem fajnie jest znajdować postacie, zadania i jakieś różne ciekawe rzeczy bez pomocy. Kuźwa. Bierz liść i spierdzielamy. Biegnij, mój drogi przyjacielu. Może nie teraz, chłopaki? Chłopaki? Gdzie on jest? Ja nie chcę z wami walczyć, ja tu tylko kwiatki zbieram. Ponownie. Jeszcze jeden. Nie. W sumie nie, ale... Ale zbiorę ten jeszcze jeden. Niebezpieczny to świat. Teraz się muszę do tej dziewuchy wrócić. Ciągle pada. Pada i pada. Tu pada, w Wiedźminie pada.
Przekleństwo deszczu na mnie spadło. A co do twojego przyjaciela? Tak? Mam gigantoliść, o który prosiłaś. Nie wiem, jak ci dziękować. Wow, ile expa. Dam go kruszynce do zjedzenia. Więc zjadł wszystko. Oby wkrótce poczuł się lepiej. Przyjmij chociaż to. Dostałem eliksir. Dobra, to teraz pójdziemy do tych niemilców tam na górze. I zobaczymy, jak bardzo szybko będę musiała stamtąd uciekać. A, było gdzieś tam, tak. No aż kurde, jak się rozpadało. Zaczynam tęsknić za pustynią, bo tam deszczu nie było chociaż. Ilu ich tu jest? Masz zostawić Avry i jej przyjaciela w spokoju. Są pod moją ochroną. Obawiam się, że nie mogę na to przystać. Zachowałeś się honorowo i nie zaatakowałeś nas. Teraz jednak stoisz nam na drodze, a my musimy wypełnić naszą misję. Jest mój! Ała! Ała! Jax! Rusz się do przodu, chłopie. Został utknięty w animacji, nie mogłam się nim ruszyć. Przykre, przykre, bardzo przykre. Ale to nic. Liczę na to, że z pomocą Ureya nam się uda. Tylko teraz muszę tam dodrałować z powrotem, bo sobie zapisałam za wcześnie. I zmień mi od razu na tą broń może. Od bity mogę też strzelać kuszą. Mam jakieś bełty? Mam. Nauczyłam się wreszcie zmieniać pociski. To jest F. Tylko, że musiałam szukać tej informacji w internecie, bo albo jestem ślepa, albo tu nigdzie nie było opisane. Masz zostawić co? Zachowałeś. Teraz jednak stoisz nam na drodze. Jest mój! Ja się nie poddam. Najlepiej by było ich pojedynczo jakoś odciągnąć. Nie mają czaszeczek, więc to już jest plus. Jest mój! Jax, rusz się, Jezu mój. Właśnie. Jezu, jakaś muszka mi tu lata w tym momencie. No! Jezu! Ach, mój Boże. Teraz to całą wytrzymałeś, zanim zdążę się zamachnąć. Pierdziele, nie robię tego badania. I się będę tylko wkurwiać. Nienawidzę tej walki w tej grze. Idziemy dalej do kleryków. Ja miałam tego Stormsona.
Czy to mi pokaże go na mapie? I cholery nie pokaże mi go na mapie. Za to... Tawar? Tak, to mnie prowadziło. Okej, idziemy stąd. Przejdź w lewo. Z jednym przeciwnikiem jeszcze kuźwa daje radę, ale jak jest ich więcej, to już jest dramat. Inna sprawa też, że ciężko jest się bronić, bo parowanie ciosów, jak sami widzieliście, zużywa... Wygląda na to, że ogień zrobił swoje. Wytrzymałość. Wszystkie systemy uległy poważnemu uszkodzeniu. Jeśli dodatkowe pokłady nie uległy uszkodzeniu, w kilka godzin naprawię podstawowe funkcje. Systemy podtrzymujące życie mają pierwszeństwo, jeśli schrony nie są w pełni sprawne. Powinniśmy się lepiej przygotować. Nie, żebyśmy mieli na to czas. Musi nam się udać. Drugiej szansy nie będzie. Albo wystartujemy, albo jest po nas. Marzą mi się czasy, żeby Jax był takim koksem, że będzie wszystkich na strzała ściągał, a nie, że ja muszę przede wszystkim ciągle uciekać. Czy to jest kolcogłar? No bez jaj. A ten drugi skąd się wziął? Ale żałosne. Żałosne. Jestem oazą spokoju. Tu jeszcze jest eliksir, proszę mi go podnieść, panie Jax. Dobrze, my idziemy? W teorii. Wygląda jak sprzęt kleryków. Tu jest w ogóle kleryk, tam se siedzi. Ale się... Będzie zabawnie, jak się okaże, że jednak mi się u kleryków nie podoba. I będę chciała wrócić do berserków. Bo na pewno nie chcę iść do banitów. Mimo, że Logan jest bardzo ładny, to do banitów nie chcę. Co ja tu znalazłam? Mieczyk, który jest słabszy od mojego toporka i wymaga więcej. Dzień dobry. Herbert.
Witaj, weterze nieznajomy. Czy Kalan cię tu sprowadza? Nie wiem, co mnie tu sprowadza. Głupota chyba tylko. Trafiłem tu przez przypadek. Ci, którzy nie odkryli jeszcze Kalana, często mylą jego działanie z przypadkiem. Otwórz swój umysł, a poznasz jego ścieżki. Zrozumiesz, co nam oferuje. Moim zadaniem jest rozpowszechnianie jego nauki i wyjaśnianie ludziom świata. Ja powiem tak, ja bardzo chętnie do was dołączę, ale nie zamierzam być sekciarą. Nie zamierzam wyznawać naszego Boga. Moja stacja nadawcza. Stąd nadaję na całą Abessę. Mówię ludziom o niebezpieczeństwach czekających w dziczy i zyskach płynących z mądrości Kalana. Słyszałam tego typa już w którymś radiu. Stąd mogę ostrzegać o niebezpieczeństwach wynikających z brania Eleksu. Jeśli więc usłyszysz głos z Eteru, to będę ja. Jestem ustami Kalana i jego wszechogarniającej mądrości. Słyszałam to radio, jak udało nam się wytropić Reja i wchodziliśmy do Tawaru. To wtedy było radio włączone i on tam się odzywał. Szukam miasta kleryków. Jeśli chodzi ci o Hord, to jesteś na dobrej drodze. Mówisz? Wróć do Tamy i idź wzdłuż drogi na wschód. Miasto Kalana znajdziesz w głębi Ignadonu, wśród skał, na północ od krateru. Wśród skał na północ od krateru, czyli... Czyli tutaj. Postaw mi znacznik. Obstawiam, że to jednak faktycznie to. Dobra. Dobra, chodź. Chodź, mój drogi druhu, złodziejaszku Rej. Może dojdziemy tam w tym odcinku? Ponieważ jesteśmy zacieńcy na albów i w zasadzie zacieńcy na wszystko. Jak mi przypieprzył. Jeszcze raz mi przypieprzy, jestem martwa. Widzę maszt, czy jak to się tam fachowo nazywa, na który da się wlecieć. Wiecie, co to oznacza? Zabawę z naszym odrzutowym plecakiem. Niech cię jasna cholera, Jax. Źle wycyrklował i teraz musimy czekać, aż nam się naładuje od nowa. Ale to nic, ale to nic. Na górze na pewno będzie coś fajnego. Które ja w ogóle jestem z strony? A, tam jest Tama. Kurde, w mordę no. Jeszcze raz próbuję, żeby nie tracić czasu. Nie ma tutaj gdzieś innego miejsca, od którego mogłabym się wybić? Dobra, walić to. Nie wiem, czy ja ten plecak swój mogę ulepszać w jakiś sposób, czy nie. Idź, żeż, przeskocz przez to, chłopie, nie denerwuj mnie. Szkoda, że mój brat nie może tego zobaczyć.
Zawsze miał obsesję na punkcie Starego Świata. Bardzo lubisz gadać o swoim bracie. Jasna cholera! Rozpocznij wyłączanie! Zaraz dojdzie do przeciążenia! Automatyczna dezaktywacja w toku? Muszę osobiście sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ja pierdolę. Myślałem, że tym razem się uda. Co poszło nie tak? Antytoksyna. Aha, tej skrzynki nie otworzę. Ma za wysoki poziom. Za bardzo wiem, gdzie ja weszłam. O, mogę wejść na górę jeszcze. A na zewnątrz coś jest? Widzę, że jest coś. Coś wrogiego. Bąblo, zwierz. Czekaj, co to jest? Czy ja mogę go używać? Ni cholery nie mogę go używać. Bardzo dużo siły potrzebuję. Tego też nie mogę. Ja pierdzielę. Takie fajne rzeczy znajduję i jestem za cienka, żeby móc ich użyć. Jakież to jest wszystkie smutne. Wszystkie systemy są sprawne. Brakuje nam tylko mocy. Dobra robota, wracajmy do bazy. Resztę zostawimy systemom samosterującym. Zobaczymy, czy to coś da. Jeśli bariera ochronna zadziała, będziemy o krok do przodu. Odrzucona wiadomość od kleryku. Raport z posterunku. W następstwie kłopotów komunikacyjnych wycofaliśmy się z terenu. W okolicy dochodzi do licznych ataków ze strony łupieżców. Stanowią oni stałe zagrożenie, dlatego też nasz oddział zamierza wrócić do względnie bezpiecznych terenów na południu w górę Zapory. Tam nas znajdziecie. Podpisano Albert. Albert! Podpisałeś jakąś wiadomość? Kto w ogóle wpadł na ten pomysł, żeby posłać nas poniżej Zapory? Wszystko się... chcieli. Niech dzieli się wszystko. Czyli ja muszę wejść wyżej. Myślę, że tam by było coś ciekawego, ale nie możemy tracić czasu. Chodź. Chodź, Rej. Mój promyku, słoneczka. Czy myślicie, że jak dołączę do którejś frakcji, to wreszcie będę silniejsza? A może to problem jest ze mną? Może to ja jestem lewa? Kuźwak mnie kusi, żeby włazić w te wszystkie kąty. Jeśli jeszcze kiedyś w tą grę zagram sobie sama prywatnie, to... oj! To będę mieć używanie. Tak swoją drogą dawno, że nie widziała pana Robala, z którego mogę zrobić zupę. Mam dwie drogi. What the hell is this shit? Krwisty pazur! Co to jest krwisty pazur? Hmm.
Coś nowego. Jest jeszcze jeden. Coś nowego, ale na tyle słabego, że byłam w stanie to zabić. Święto lasu. Jezu, zanim ten jełop się zamachnie, to po prostu zdechnie. O Jezu, nienawidzę tego systemu walki. Mogę sobie dowalić więcej wytrzymałości. Coś mi daje to. Wracam się. Jak miło. Ej! Gdzie mnie tknęło? Czy ja mogę znaleźć swój zestrzelony ten myśliwiec, to latadło, którym latałam? Nie wiem, w którym miejscu mnie to załatwiło. Kiedyś pójdę poszukać. Albert! Co tu robisz? Szukasz okazji do wymiany? Odpowiadaj, bo jeszcze pomyślę, że jesteś jednym z tych przeklętych łupieżców. Szukam okazji do przyłączenia. Nie jestem łupieżcą. Się do was. Prawdy? Możesz to udowodnić? Nie. Tak też sądziłem. Lepiej mów, co tu robisz. Dlaczego tu jesteś? Rozpoznaję teren. Staramy się wybadać, co dzieje się w Abessie. Nie dorównujemy albom w kwestii liczebności. Ale jeśli uda nam się przewidzieć, gdzie zaatakują, możemy skoncentrować tam nasze siły i zaatakować skutecznie. Jak trochę oberwą, zyskamy na czasie. Co masz na myśli, mówiąc o czasie? Musimy ich powstrzymać, zanim dotrą do Ignadonu. Jeśli wszystkie sposoby zawiodą, ściągniemy ich tu i wysadzimy tamę. Woda zmiecie albów z powierzchni Magalana niczym żelazna pięść Kalana. Jeśli zatopicie Abessę, zginą niewinni ludzie. To wojna o duszę Magalana. Czasem poświęcenie dla dobra większości to konieczność. To wróg, wobec którego nie możemy sobie pozwolić na słabość. Jednak dopóki nie uda nam się uspokoić tych łupieżców, nie ma sensu zabierać się za nic innego. Na czym polega problem z łupieżcami? Oprócz ich zwyczajowych napadów? No cóż, jeden z takich napadów znacznie pokrzyżował nam plany. Widzisz, ze względów bezpieczeństwa do zdetonowania ładunków rozmieszczonych na tamie trzeba użyć dwóch specjalnie zakodowanych detonatorów. Niestety, w czasie ostatniego napadu jeden z nich wpadł w ręce łupieżców. Aj, biedactwa. Dopóki go nie odzyskamy, jak mi przykro. Nie możemy nic. Co chcecie, żebym po niego poszła? Wysadzić tamę? To brzmi jak jeden z szalonych pomysłów księcia. Jakie czasy, takie pomysły. Wszyscy jesteście siebie warci. A co się stanie, jeśli łupieżcy zdetonują bomby? Nie mogą tego zrobić. Tak jak mówiłem, aby wysadzić ładunek, potrzebne są oba detonatory. W tej chwili nie mogą tego zrobić ani oni, ani my. Zaskoczyli nas. Przeprowadzili skomasowany atak na jedno z naszych stanowisk. W wyniku zamieszania zapomnieliśmy o detonatorze. Czy łupieżcy zorientowali się, z czym mają do czynienia? Wątpię. Możliwe, że zażądają za niego pieniędzy. Pewnie leży na stole dokładnie tam, gdzie go zostawiliśmy. Przynajmniej na razie. Teraz szukamy sposobu, by wykurzyć łupieżców z dawnej stacji paliw i odzyskać detonator. Musimy to zrobić, zanim albowie zaatakują i zdążą odkryć nasze zamiary.
Masz już plan ataku? Tak. Jednak bardziej martwi mnie to, co wydarzy się później. Mamy tylko 6 ludzi do obstawienia 2 stanowisk obserwacyjnych. Czyli po 3 kleryków po każdej stronie tamy. Moglibyśmy zaatakować, ale nie możemy sobie pozwolić na straty. Gdzie są ubieżcy? Z tego co wiemy, nadal na stacji pali. Nie widzieliśmy, by od czasu napadu opuszczali ruiny. Stacja była naszym stanowiskiem obserwacyjnym, dopóki nas nie napadli. Jest wiem tam, chyba, która. Czy to jest ta, którą mijaliśmy wcześniej? Bo wydaje mi się, że to była właśnie stacja paliw i że byli tam łupieżcy. Pozbędę się ich dla ciebie. Sądzisz, że dasz sobie z nimi radę w pojedynkę? Nie, ale mam Reja. Pewności siebie ci nie brakuje. Życzę powodzenia. Poza tym nie idę tam od razu. Podczas ataku? Z tobą musi nam się udać. A pójdzieć... O kurde, za... Dobra. Tak, rozpocznijmy, Ada. Najwyżej. Do dzieła! Za mną! Rej! Się z tymi cholernymi łupieżcami. To ci się nie podoba. Będziemy walczyć. Patrz, ilu na mamy przestrzeni. Uważaj, by nie znaleźć się w ogniu krzyżowym. Nie chcę narażać własnych sojuszników. Wiecie, jakbym tam poszła sama, to by się źle skończyło. Pamiętaj, że łupieżcy nie będą się nad tobą litować, dlatego ty też ich nie oszczędzaj. Walczymy dla Kalana, walczymy dla Ignadonu, walczymy dla Magalana! Mam tylko nadzieję, że oni są wszyscy nie... Gotujcie, jesteśmy prawie na miejscu. Nieśmiertelni. Całkiem tu przyjemnie, prawda? Tak. Bardzo przyjemnie. Jest mój! Idźcie przodem, ja zostanę z tyłu. Znalazłem. Sporo przydatnych rzeczy. Tobie nie przyjdzie. Stopą, musi nam się udać. Weź, bo ja się boję, że ty się zaraz zamachniesz na kogoś, na kogo nie powinieneś. Herbert. Wow. Mam naprawdę złe przeczucia co do tego miejsca. Wbiłam poziom. Teraz sobie splądrujemy całą okolicę i dopiero z tobą, Albert, porozmawiamy. Cicho tam. Gdzie on jest? Nieczęsto się tu kogoś spotyka. Tak? Powiesz mi, kim jesteś i skąd przybywasz? Z Abessy czy z Ignadonu? W sumie to z Tawaru. Ani jedno, ani drugie. Ignadon leży z jednej strony, a Abessa z drugiej. Nie ma możliwości, żebyś przybył z innego miejsca. Próbuj dalej. Skąd przybyłeś? Z Abessy czy z Ignadonu? Z Abessy. Naprawdę? Powiedz, czy podczas swojej podróży spotkałeś może sugestora o imieniu Rainer? Szuka nowych rekrutów i miał się do mnie zgłosić. Ale nie mieliśmy od niego wiadomości już przez cały cykl. Widziałeś go? Nie widziałem go. Raczej były na to niewielkie szanse, ale warto było zapytać. Skoro mamy to za sobą, co cię tu sprowadza? Co ty tu robisz? Rozpoznaję teren. Auć, palec. Musimy się upewnić, że albowie nie zaatakują Ignadonu poprzez Abessę. Przynajmniej takie było nasze zadanie.
Niestety jeden z naszych posterunków obserwacyjnych padł ofiarą łupieżców. Pytanie, czy mamy tu zostać, czy stąd iść? Dopóki dowódca nie podejmie decyzji, czy chcemy odzyskać ten posterunek, czy uciekać do budy... Ale już go odzyskaliśmy. Omorem, tkwimy w martwym punkcie. Rejowi się to nie spodobało. Ale mi się na przykład nie podobało, jak ukradł mi zbroję. Kim jesteś? Nazywam się Egon. Jestem emisariuszem kleryków z Ignadonu. Pozostaję lojalny wobec Hortu, w odróżnieniu od tych tu, w Abessie. Gdyby ci z miasta pod kopułą nam pomogli, byłoby po problemie. Czemu tutejsi klerycy nie chcą ci pomóc? Klerycy z miasta pod kopułą już od jakiegoś czasu są wobec nas nielojalni. Oooo. Zaczęli wierzyć, że Abessa to osobne państwo. Słyszałem, że pozwalają Albom wchodzić do miasta. Mm-hmm. Próbujemy ochronić Magalan przed Albami, a oni zapraszają ich na herbatkę. Chyba się z nimi nie dogadujesz. Łupieżcy w waszym posterunku obserwacyjnym nie są już problemem. Dobra robota. Powinieneś dać o tym znać Albertowi. Tam, w końcu stacja paliwowa miała być jego stanowiskiem. Jeszcze się zobaczymy. Mówisz, Egon? Chodź, Marudorej. Myślę, że ten pan ma jakiś problem. Nie mamy o czym rozmawiać. Tam twój kolega się, niestety gryzie glebę i trochę się w tą glebę wbił. Wyłącz mi to radio. Sejf! Ja pierdzielę. Do tego sejfu za Chiny Ludowe. Dziękuję. Teraz ja mam władzę, ja mam detonator. Receptura. Jak tworzyć dopalacz? Albert, stój i czekaj cierpliwie. Jaka jest szansa, że znajdę gdzieś tutaj kod do sejfu? Laser plazmowy. Muszę sobie zerknąć, co ja tu nadostawałam. Ale to za chwilę. No w sumie straciliśmy tylko jednego kleryka, tego co tam na schodach się wbił w podłogę. O, tu są robale. Czy aż cały jeden? Wszyscy łupieżcy nie żyją. Jeden kleryk. Kalan musiał dziś nad nami czuwać. Wyślemy wiadomość do Ignadonu. Miejmy nadzieję, że tym razem przyślą nam posiłki, których potrzebujemy. Jeśli utrzymamy stanowisko obserwacyjne, nie stracimy kontroli nad Abessą. Zabierz wszystko, co znajdziesz przy łupieżcach. Zasłużyłeś na to. Już zrobiłam to. Znalazłem detonator. Masz go przy sobie? Tak, proszę. Dziękuję. Być może właśnie pomogłeś powstrzymać inwazję Albów na Ignadon. Obyśmy go drugi raz nie stracili. Na przykład mnie. Mogliśmy mu nie oddawać, mielibyśmy władzę. Nie rozstawaj się z nim ani na chwilę. Tak, masz rację. Trzeba myśleć o przyszłości. Trzeba myśleć. Ale oddam ci ten detonator, bo nazywasz się tak jak mój kot. Który to znowu nazywa się Albert ze względu na Weskera. I tak. Dobra, to będziemy kończyć. Zobaczę jeszcze, co tutaj, czy coś tutaj jest. A i rozdam punkty i przejrzę ekwipunek. I będziemy sobie powoli zmierzać w kierunku albów, kleryków. Jesteśmy już, no proszę, jak skitrany. Wiedziałam, że warto tu wejść.
pójdziemy sobie... Myślę, że już w następnym odcinku nam się wreszcie uda dotrzeć do ich miasta. I budowę potrzebowałam, prawda? Mam jeszcze jeden punkcik. Do zręczności. Walka 5. Kurczę, coś z tych odporności by się przydało, ale znowu mam tylko jeden punkt nauki. Blaster plazmowy. Nic nie jestem w stanie nosić. Zręczności mam za mało. Teraz tak, tu mi znowu brak... Cholera. O Boże, tu zręczność miała być, a nie budowa. To popełniłam błąd. Budowa jest do toporów. No trudno. Trudno. Jest jak jest. Kiedyś się odkujemy. Na razie ten mój topór nie jest taki najgorszy. Dobra. Co za ruina? To jest ruiną. Gdzie ty widzisz ruinę? Ale marudzisz. Dobrze, to na dzisiaj to będzie wszystko. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście i oglądaliście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa, pa!